Wielkopolska, ciało 30-letniej policjantki i jej syna w lesie Swarzędz, nie żyją 30-letnia policjantka i jej 9-letni syn. W lesie koło Środy Wielkopolskiej znaleziono we wtorek po południu 15 września, zwłoki 30-letniej policjantki i jej 9-letniego syna. Funkcjonariuszka była poszukiwana od rana po tym, jak nie zgłosiła się do pracy, poinformowała wielkopolska policja. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak przekazał, że po tym, jak we wtorek rano policjantka nie zgłosiła się do pracy w komisariacie w podpoznańskim Swarzędzu, został wszczęty alarm i rozpoczęto poszukiwania. Po południu, w lesie koło Środy Wielkopolskiej, znaleziono jej zwłoki i zwłoki jej syna, podał Borowiak. Dodał, że śmierć funkcjonariuszki może mieć związek z jej sprawami osobistymi. 30-latka pracowała w policji od 6 lat. Była wyróżniającą się policjantką. Miało bardzo dobrą opinię wśród kolegów i przełożonych, zaznaczył Borowiak.